Cześć wszystkim, z tej strony Wojtek i w tym odcinku zagram sobie jako Rzeczpospolita Obojga Narodów król Stanisław August Poniatowski i postaram się nie dopuścić do drugiego i trzeciego rozbioru Polski, bo jak widzimy mamy tutaj mapę w 1792, czyli już zaraz będzie, powinien być przynajmniej drugi rozbiór Polski i trochę później już trzeci rozbiór Polski i zniknięcie Polski z mapy. Mamy tutaj oczywiście Prusy, Austrię i Rosję. Ja postaram się im oprzeć i może mi się uda nawet trochę trochę przejąć ich terenów. Nie mam tutaj za bardzo sojuszników dużo na start. Jedyny mój sojusznik to Mołdawia, ale ona mi za dużo chyba nie pomoże. Rzeczpospolita jest aktualnie w kryzysie, ponieważ jest mało punktów do rozdania. Jak jest mało punktów do rozdania, to oznacza, że kraj nie jest zbyt dobrze rozwinięty. No tak jak w prawdziwej historii było. Podobnie jest teraz tutaj. Postaram się jakieś sojusze ciekawe mieć. No i oczywiście z tymi zaborcami to ja nawet nie chcę rozmawiać. Saksonia trochę nas ze sobą łączy jeszcze niedawno. Król Polski był, pochodził z Saksonii. I oczywiście, no, głównie tam przebywał, ale może będą chciał ze mną sojusz. Mecklenburgia jest częścią Starego Cesarstwa Rzymskiego. To są wszystko części Starego Cesarstwa Rzymskiego. Coś tam rozpadło i teraz jest tak. No, dobra. Włochy tutaj też mnie nikt nie lubi. O, Republika Wenecka mnie lubi, ale jest za daleko. Tutaj też jest część Starego Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo się rozsypało tutaj wszystko. Napoleon tutaj jest. Dobra, więc najważniejsze co trzeba zrobić, to rozwinąć trochę tą Polskę. Póki jeszcze jest ten pakt o nieagresji ze wszystkimi zaborcami. Bo jak się skończy, no to będzie ciężko. I to bardzo ciężko. Więc ja się, nie wiem, postaram poprawić. Tutaj zawiesili. Poprawić z kimkolwiek tylko się da relacje. Jedyny to jeszcze Austria jakoś nie trawi. A reszta to nie lubi mnie. Imperium Osmańskie. Najbardziej mnie nie lubi kto? Prusy mnie najbardziej nie lubią. I to chyba one będą chciały mnie pierwsze zaatakować. Ale mam pomysł, żebym to ja je pierwsze zaatakował. Tylko musiałem sobie tutaj całą granice z nimi obstawić wieżyczkami, żeby dało się zobaczyć, jaką armię mają przy granicy i czy może będą chcieli się ze mną bić, bo ja powiem szczerze, że ja bardzo bym nie chciał, bo Polska jest w takim kryzysie, że raczej nie da rady pokonać zaborców. Chyba że jakiś cud będzie. No na razie tutaj nie ma za dużej armii. Nie wyglądają jakby chcieli coś zrobić. Mam taki pomysł, żeby tu wszystko otoczyć tymi wieżyczkami. Tu Mołdawia się chyba szykuje na jakąś wojnę. Widzę, bo tak. O! Napoleon wkroczył do Austrii. Tylko przegrywa, ale to jest chyba moja szansa. Bo jeśli naraz Polska, Wołoszczyzna, gdzie jest Wołoszczyzna? Powinno być. Dołącz do wojny przeciwko Wołoszczyzna tutaj. No mogę dołączyć w sumie, wypowiedz wojnę. Może uda się jakieś tereny zdobyć, chociaż wypowiedz wojnę. O, no i Prusy mnie zaatakowały. To ja jednak nie wiem, czy się cokolwiek tutaj uda zrobić. Wezwij do broni, gospodarstwo Mołdawii. No to chyba będzie trzeba było wziąć pożyczkę. I to tak trochę dużo tych pożyczek.
żeby dużo tego było. Brak punktów ruchu, ale dobra. To jeszcze się uda. Ja się nie poddaję. To jeszcze zarekrutujemy tak z 3000. Polska lubi brać pożyczki, więc nic się nie stanie. Jak trochę ich weźmiemy. Może tam w tej Wołoszczyźnie, chociaż to się uda ugrać. Na tej biednej Mołdawii. Minus 4000, więc o dalszym do dodawaniu sobie żołnierzy to ja już nawet nie myślę. Zaraz Warszawę przejmą, ale ja przejmę Berlin. No nie przejmę. No to chyba się skończyło właśnie. Ja bym chciał na jakąś ugodę z nimi iść może. Jakąkolwiek. Mołdawia. Mołdawia niech mi pomoże. Mołdawia to jest moja jedyna nadzieja teraz. Bo ja mam dług i dużo innych strasznych rzeczy. Ale coś czuję, że moja operacja, która miała na celu uratowanie Polski, chyba się nie powiedzie, bo Prusy mnie zjadają tak, jakby naprawdę zaraz mi tu chciały zrobić rozbiór. A może żeśmy się tutaj na tej Wołoszczyźnie coś... Nic mi się tu nie należy, żadne. Ale jeszcze nic nie jest potwierdzone, bo mam jeszcze... No w sumie to już nic nie mam, ale mam jeszcze mojego sojusznika. Najlepszego, czyli Mołdawię. Która zawsze mi pomoże. Jak będą mi nie rozbierać. Ale może jest szansa, że mi się uda chociaż przejąć stolicę. Jeśli mi się udało Berlin przejąć, no to... Ja bo zaraz jakikolwiek pokój chcę z nimi mieć. A mi stolicę, więc jest duża szansa, że na jakiś pokój to oni by się zgodzili. Ja też bym się bardzo chciał się zgodzić na pokój. Dobra, ja na pewno chcę te tereny. Tu się chyba kończy. Poznania nie chcę, tego nie chcę. Ja chciałam tam połączenie z tym. Tak już nigdy brakuje. Co ja mogę jeszcze oddać? Tego nie mogę, nic nie mogę oddać. Dobra, tyle bym chociaż chciał. No dobra, podbili to. Jest, wreszcie dotarły te moje oddziały z tej Mołdawii. W takim długim czasie, ale dotarły. Teraz może coś tutaj uda zrobić, cokolwiek. Jeszcze Dania mi wypowiedziała wojnę. No to teraz to już chyba... Raczej nie dam rady. Nawet Mołdawia już mi nie chce pomagać. No ja chcę nawet tak, jakby to miało wyglądać, to ja chcę chociaż żyć. Na jakąkolwiek ugodę, jeszcze Rosja mnie atakuje, no. Czyli widzę, że idziemy zgodnie z historią prawdziwą. Dobra, ale to ja bym chciał jakiekolwiek porozumienie.
No dobra, to ja się poddaję chyba. Ale jeszcze nie jest wszystko stracone. Bo Mołdawia też już chyba się poddała. No, Mołdawia też już się poddała. Ale jeszcze te 4000 żołnierzy tam jest. Tu mnie odcięli już. Przecież będę bronił Warszawy. Jak Warszawy mi się uda obronić, to ja się będę cieszył. Całe tutaj tyle, tutaj tyle. Dobra, ja mi wystarczą te tereny po prostu. Tyle ile ich jest, to tyle mi wystarczy. Ja się bronię w tej Warszawie po prostu. Właśnie, 60 tysięcy na minusie. Dobra, ważne, żeby obronić Warszawę chociaż, to tutaj do Warszawy. Dobra, ja chcę rozmowy pokojowe. Nie wiem, jak tam chcą mnie podzielić, ale... Ja chcę rozmowy pokojowe. Warszawy mnie nie podbiją aż tak, to nie. Warszawy to mogę nawet szturmować. Ale to nie dadzą rady. Ja chcę rozmowy pokojowe ze wszystkimi. Ja mam jedną prowincję tylko. Proszę mnie nie bić. Oni nie da... O, no, przegrałem. Dobra. Oferta zawarcia pokoju. Jest, Polska wróciła, ale osłabiona, bez stolicy. No, a więc niestety nie udało mi się obronić Polski podczas rozbiorów. Mamy rok 1805. Polska to prawda przetrwała trochę dłużej niż w prawdziwym życiu i w prawdziwej historii. No ale i tak została rozebrana niecałkowicie. To jest plus, że niecałkowicie. No ale nawet Napoleonowi się nie udało. A jak już Napoleonowi się nie udało, to już za bardzo nie ma żadnych szans. To będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o tym, że przez następne parę dni odcinki będą się pojawiały codziennie na zmianę, raz u mnie, raz u mojego kolegi. No, ale to tyle. Cześć.